No się biegnij. Woła się. I opierdol będzie zaraz. No i po co się darłaś? I dostała w pociągu. No. Bo robisz panikę. I się chyba to podobało. I co się robiłeś po... I zbiłeś ją? Za aferę? Się nie słucha? Sama łazi? Nerwowy to jest. No patrz, a to Balbina. Jakby się jej nie podobało, to by uciekł. Co tak będzie uciekać, to nie będzie gonił. Tak, Rysiu. Pilnujesz, co? Ale tak ostrą rączką widzę.
Biegnij, Rysiu, na pomoc. Biegnij. 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 A tej co, nie skarciłeś tej? Tą lubisz bardziej? A Balbinę to żeś pobił. To on bardziej lubi. No. To jakaś ulubienica chyba, Rysiek, co? To chyba kocha. To chyba jest jakaś jedna z pierwszych żon. Co ta pancia tutaj robi? Co ta pancia robi tutaj? Rysiu, co ta pancia robi twoja? Już żeście wszystko zobaczyli? Tak? No Fiona, ty nie wskakujesz do pojazdu? Kochani, zobaczcie, jest następny dzień po wczorajszym dniu pracy. Wczoraj było słoneczko, słuchajcie. Fajnie się pracowało, było cieplutko. Dzisiaj się pogoda zmieniła, jest zimny wiatr bardzo. Kochani, jestem na ogrodzie ze swoją ekipką, zobaczcie. Ale coś chciałam wam powiedzieć, co się wczoraj wydarzyło. Więc wiecie, powiem wam, że ja zamykam kurki swoje. Cześć, Ryszardzie. Zamykam swoje kurki, jak się ściemni. No teraz to jest około godziny 18. I wyobraźcie sobie, wczoraj nie chciało mi się wychodzić z domu i poprosiłam męża, żeby przyszedł i zamknął te wejście do kurnika, te małe, przez które one wychodzą na wybieg. No i kochani, no mąż poszedł i zamknął. I co? No ja o 20, słuchajcie, o 20 idę im gasić światło, nie? Do kurnika. No i wchodzę do tego kurnika, liczę kury, patrzę, jednej brakuje. I kogo brakowało, kochani? Brakowało mi Fionki. O, tej kurki. Słuchajcie, a na ogródku już ciemno.
Wzięłam sobie telefon. Telefon, zapaliłam latarkę i łażę, biegam, słuchajcie, po tym ogródku, jak wariatka, ale wołam ją, nic się, słuchajcie, nie odzywa. Cisza. No mówię, nie znajdę jej, albo ją porwał, słuchajcie, jakiś drapieżnik, jakaś kuna, jakiś lis, no nie wiem, no w sumie nie zdarzyło mi się, żeby tutaj jakieś takie kuny, może tak, ale lisy to raczej tutaj nie przychodzą. I kochani, ja wam pokażę. Coś mnie tknęło. I one tutaj zazwyczaj na tej stercie, patrzcie, jak oni biegną za mną. I na tej stercie oni tutaj zazwyczaj, tutaj zobaczcie, takie dziury mają wykopane. I oni sobie tutaj siedzą często. I sobie myślę, no takie jedyne miejsce, gdzie ona mogła się schować, to tutaj przy tej stercie drewna. I ja tą, słuchajcie, latarką świecę, kochani. Widzicie tutaj ten otwór malutki? Świecę tam. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Spróbuję wam pokazać, jak to wygląda. No, ten otwór tutaj między paletami, między deską a deską. I świecę tą latarką, widzę tę rudę piórska. I patrzę, Fiona leży. Słuchajcie, ona się zaklinowała tu. Wyobrażacie sobie? Ciemno, zimno. Ja mówię, jak ja ją, kurde, stąd wyciągnę. Jak ja ją stąd wyciągnę? Zawołam męża. Mówię, pięknie, żeś mnie załatwił. Zamknąłeś kury, nie policzyłeś. Będziemy chyba te drewno całe ściągać, żeby ją wyciągnąć, słuchajcie, bo ona się tam zaklinowała. No ale jakoś tędy, zobaczcie, z drugiej strony. Mąż ją złapał i jakoś powolutku ją wyciągnęliśmy. I taka, słuchajcie, historia. Ona była w szoku. Ona się nic nie odzywa. Słuchajcie, ja ją zaniosłam do kurnika. Ona była normalnie rozżalona, słuchajcie. Ale po chwili się otrzepała i zobaczyła, że jest w bezpiecznym miejscu. Weszła na grzędę i się uspokoiła. Także taka historia, słuchajcie. No i co? Już jesteście tutaj za mną? Przyleźliście? No i dobra, kochani, słuchajcie, bo jest zimno. A ja przyszłam do szklarni. Przyniosłam doniczkowe rośliny z domu, które muszę sobie przesadzić. Zaraz wam pokażę, co ja tutaj dzisiaj mam do roboty. Marysiek, ty już biegniesz. Ty już tu musisz zobaczyć. Już wy musicie zobaczyć, co ma pancia tutaj będzie robiła w szklarni. Zobaczcie, to są jak psy, oni się zachowują. Biegną za mną, tam gdzie ja jestem, tam i oni. Dobra, ale kochani, zobaczcie na te moje roślinki. To są roślinki, zobaczcie. Kochani, ja wam wyciągnę, bo wy mnie uwierzycie. Popatrzcie. Żały. One stały u mnie na piętrze, kochani. No i tymi roślinkami miała się zajmować moja córka. Tak. No i właśnie widzicie, jak ona się nimi zajmowała. Właśnie to są efekty zajmowania się mojej córki roślinami. Ja wczoraj tam weszłam, patrzę na te rośliny. Patrzę, a taka suchizna. Tak tutaj sucho mają. Ja je zalałam wodą. Nie, ale słuchajcie, ja muszę je przesadzić i zabrać jej to. Bo to zobaczcie, jakie są rośliny. Takie, które naprawdę trzeba podlać raz na dwa tygodnie. Wystarczy. No fakt faktem, że te doniczki już są też za małe i ta, słuchajcie, woda szybko wyparowała, szybko było sucho tu, ale to są rośliny, które w liściach gromadzą wodę, także one sobie radzą, ale tu już lekka była przesada. Natomiast, kochani, zobaczcie, ja sobie wczoraj w Biedronce kupiłam taką mini różyczkę. Mam taką ładną glinianą doniczkę i sobie ją też przesadzę. A tu mi się, słuchajcie, złamały takie pędy. No i nie powiem wam, jak się nazywa ta roślina, bo nie pamiętam. A dziś etykietka oczywiście schowałam, tylko nie pamiętam gdzie. I one stoją już w wodzie, ale widzę, że tutaj, słuchajcie, korzonki delikatnie wypuściły, więc ja je przesadzę do ziemi. Kochani, zobaczcie, mam pół ziemi lekkiej do wysiewu, taki z torfem. I pół ziemi ogrodowej. I to wszystko wymieszam razem, bo ta ziemia ogrodowa jest troszeczkę za ciężka. Jakieś większe kawałki, słuchajcie, takiej zrębki odrzucam. Muszę sobie podwinąć rękaw, bo czuję, że zaraz będzie
wszystko upaprane w ziemi. No i co, zmieszamy tą te ziemię, dwie. Ta ziemia będzie wtedy lżejsza. Ta ziemia ogrodowa, słuchajcie, to jest kompost mój, który wzięłam z kompostownika i wcześniej przesiałam. Jaka fajna jest ta ziemia. Taka wymieszana pół na pół. Nie jest taka ciężka. Jest, powiedziałabym, idealna do doniczki. Fajna, fajna, fajna. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O, super. Zaczynam od różyczki. Zacznę od różyczki. Zobaczcie, jak ładny korzeń rozbudowany. Teraz sobie przymierzymy, czy troszeczkę za wysoko. Troszeczkę za wysoko. Minimalnie. Teraz jest idealnie, słuchajcie. Słuchajcie, ziemi nie ubijam. Tylko delikatnie przygniatam i jak to opadnie ta ziemia, to ja dosypię sobie ewentualnie nawierz jeszcze kompostu. Jak zobaczcie, pięknie wygląda ta różyczka w tej glinianej doniczce. Piękna jest. Oczywiście w lecie pójdzie na zewnątrz. Ale to są, słuchajcie, róże, które generalnie nie znoszą zim na dworze. Także ona będzie w domu na zimę. Dobra, następne kwiatki. No zobaczcie, kochani, chwila roboty, a zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądać. Zobaczcie, kochani, ściągnę rękawiczki. Zobaczcie, chwilka roboty, a zobaczcie, jak te roślinki od razu inaczej wyglądają. Nie będę tego podlewać, bo ziemia jest bardzo fajnie nawilżona. Dopiero jutro to podleję, słuchajcie. No fajnie, fajnie, jestem zadowolona. Dobra, kochani, to ja, no to ta ziemia, słuchajcie, mi się przyda na pewno jeszcze, więc ja ją sobie odsypię do worka i ją jeszcze wykorzystam. Na pewno będę jeszcze coś pikować, przesadzać. Także mi szkoda tego wywalać na grządkę. Kochani, zobaczcie, kwiatuszki zapakowane już do tacki i niosę wszystko do domku. Ale jeszcze pójdziemy, odwiedzimy, kochani, młodzież. Zobaczymy, co tam u młodych kurczaków.
No dzień dobry Państwu. No dzień dobry. No dzień dobry, kochane. Dzień dobry. No tak. Dzień doberek, maleństwa moje, tak. Moje kochane. No tak. No tak. A już, dobrze. Słuchajcie, oni już patrzą, czy ja im dam jeść. Czy Pancia już jedzonko przyniosła? Tak? Przyniosłam jedzonko. Zaraz wam dam. Zobaczcie, mam tu dla nich jedzenie. A teraz też wiecie, gdzie przyjść do Pancia. Ale nie aż tak, bo ja chciałam wam nałożyć. Chciałam wam nałożyć tu. Chciałam wam nałożyć obiadek. No takie dobre, takie to jest dobre. Takie to jest pyszne. No szaleństwo. Zaczekaliście na obiad, jem. Zobaczymy. Kochani, zobaczymy ile jajek mamy. Dzisiaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jajek. 7 jajek, kochani. Bardzo ładnie. 7 jajek i haha, no 8, bo jeszcze Teresa jedno wniosła, które zabrałam, kochani, rano. Także bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tereska zaczęła znosić też jajeczka, także bardzo fajnie. Kochani, niech przedszkolaki sobie jedzą obiadek. Ja się z wami powolutku żegnam i zapraszam do oglądania następnego odcinka.